zapraszamy do tego. Macie wasza telewizja polska, panie trenerze, wie pan już, jak będzie wyglądać linia defensywna, nawet z Lechem, tak w obliczu tych problemów, absencji jakiegoś Asliza, tego, że Kuba Wawrzyniak cały czas walczy o powrót na boisko, to jest chyba w tej chwili największy problem Legii Warszawa. Dzień dobry. Żeby tylko ta kwestia została do rozwiązania, to by było całkiem nieźle, ale problemów jest coraz więcej. Praktycznie nie mogliśmy trenować tego, co byśmy chcieli w tygodniu, bo nie było czterech zawodników, którzy pojechali na różne reprezentacje. Nie trenowali z nami praktycznie do dzisiaj ani Ibica, ani Luboja, ani Wawrzyniak. Wczoraj trzeba było odesłać do domu Kucharczyka, który miał temperaturę. Także dzisiaj zobaczymy, jak sytuacja będzie wyglądała, bo dzisiaj będę miał odpowiedź na to, czy Luboja będzie mógł grać, czy Wrdoliak będzie mógł grać, czy Wawrzyniak będzie mógł grać. Także no, zbyt dużo tych niewiadomych i dzisiaj się dowiem z tego, co po pierwszym komentarzu takim przedtreningowym, to najgorzej sytuacja wygląda z Wrdoliakiem, który odczuwa cały czas ten ból dosyć mocno i nie wiadomo, co z nim będzie. To jest największy problem, środkowa linia? Jeśli miałby pan wskazać to, co przysparza najwięcej problemów, o czym najmocniej pan myśli przed tym meczem? Wie pan co? Tak, dla mnie środkowa linia. Nie linia obrony. Linia obrony wiem, co mam od początku sezonu, wiem, jaka jest sytuacja i środkowa linia jest bardzo ważna w tym układzie. Także tutaj też za dużo tych niewiadomych, bo jeśli chodzi o linię obronną, to tylko jest kwestia tego, czy Wawrzyniak będzie w stanie grać, czy nie. Jeśli będzie mógł grać, to ma wszystko jasne. Jeśli nie, no to właściwie też. Bo nie ma Iniakiego, nie ma Wiksona, to tam znowu nie ma takiego pola manewru po prostu. Dlatego nie ma, że muszę wybierać wśród 8 zawodników, czy iluś. Robert Wojski, Rezydent Wyborczy, ja go pytam. Gdyby nie mógł Kuba grać, to wtedy Tomasz Kiełbowicz wraca na lewą broń, czy jest inny pomysł? No, czy Kuba będzie tam Rzeźniczak grał, czy tak jest opcja z powrotem Kiełbowicza? Nie mogę powiedzieć, kto będzie grał, nie? Ale wcześniej wygrał, gdy już pytasz, bo to wcześniej wygrał tam na lewej stronie Kuba Rzeźniczak niż Kiełbowicz. Teraz dopytam o mecz z Lechem, bo gra pierwsza drużyna z trzecią. Chciałem dopytać twoje zdanie o Lechu, bo trochę się role zamieniły w tym sezonie. To Lech gra ci najmniej goli, a Legia znowu ich strzela bardzo dużo. Często o wyniku zwycięstwach Lecha decyduje nawet jeden celny strzał poznańskiego zespołu. I czy martwi cię to ze względu na to, ile błędów popełnia linia obrony Lechu? Mnie to martwiło od samego początku, także sytuacja się nie zmienia, bo tych błędów, w większości przypadków błędów indywidualnych, no, jest ich zbyt dużo i tak nie powinno być, bo przecież jakbyśmy przeanalizowali sytuację kadrową Legii Warszawa, no to akurat w linii defensywnej to najbardziej dojrzali zawodnicy, to najbardziej doświadczeni zawodnicy, to praktycznie wszyscy zawodnicy poza Iniakiem Astizem, którzy grali lub grają w reprezentacjach swoich krajów. I to jest właśnie trudne do przyjęcia, że największe problemy mamy w tej linii defensywnej. No ale tak jak mówię, to zdarzało nam się dość często. Gdyby to był problem
porozumieniem między zawodnikami, brak zgrania, gdyby takie bramki, gdybyśmy takie bramki częściej tracili, to wtedy rzeczywiście jest to dużo łatwiej skorygować, bo byłyby to błędy, że tak powiem, całej linii defensywnej, natomiast nam się przydarzają błędy indywidualne, takie, które decydują o tym, że tracimy w danym momencie bramkę, która w jednym przypadku nie jest konsekwencją tego, że tracimy punkty, ale w innym przypadku niestety tak jest. Natomiast jeśli chodzi o Lecha Poznań, to jest wielka umiejętność wtedy, kiedy nie strzela się dużo bramek, umieć nie tracić, bo to jest jedyne wyjście do tego, aby zdobywać dużo punktów. I my czasami mieliśmy wcześniej takie sytuacje też, gdzie może tych bramek nie strzelaliśmy zbyt wiele. Myślę tutaj o moim wcześniejszym etapie pracy w Legii, gdzie w kolejnych dwóch sezonach straciliśmy tylko po 17 bramek. Być może dużo żeśmy nie strzelali, ale można było zbierać punkty poprzez to, że wiedzieliśmy, że strzelając bramkę, w większości przypadków dawała ona co najmniej jeden, a z reguły trzy punkty. Dzisiaj tak nie jest. Dzisiaj Legia jest drużyną, która ma zdecydowaną większość zawodników kreatywnych. Samo przez się to się rozumie, że ci zawodnicy, którzy są kreatywni, oni są troszeczkę słabsi w grze defensywnej i kosztem tego też tracimy bramki. W większości przypadków to się opłaca, bo jednak strzelamy ich więcej. W dodatku chcemy grać grę ofensywną i w tym przypadku też boczni obrońcy włączają się do akcji ofensywnych, bo ja chcę, żeby tak robili, bo jest to na pewno zaskoczenie i często zdarza się właśnie tak, że jesteśmy w jakiś sposób pokarani przez przeciwnika jedną czy dwoma bramkami, natomiast udaje nam się to odrobić w trakcie spotkania, chociaż tak jak było w ostatnim meczu z Jagiellonią, ta rzecz nam się nie powiodła, ale te sytuacje po prostu będą nam się zdarzały. Mateusz Bosak, Orange Sport. Panie trenerze, chciałem jeszcze zapytać o atmosferę, bo mam wrażenie, że w ostatnim czasie dużo lepiej pisze się o Lechu, a prasa nie oszczędza Legii, to znaczy sporo jest tych kłopotów kadrowych, to raz, kłopoty z kibicami, dziura w budżecie, zaległe pieniądze, zapominając o tym, że tak naprawdę liderem jest Legia. No i takie pytanie, czy jeszcze w kontekście tej porażki ostatniej ligowej z Jagiellonią, czy takie zdanie na przykład, że faworytem meczu w Poznaniu będzie Lech, to dla Pana jest takie mocno krzywdzące, czy nie do końca? Nie do końca, bo patrząc na ostatnią kolejkę, to wiemy, co w polskiej ekstraklasie się dzieje. Praktycznie poza meczem Korona Wisła wszystkie zwycięstwa gości. To świadczy przede wszystkim o tym, że drużyny są coraz lepiej zorganizowane w grze defensywnej. Trudniej im strzelić bramkę, a grając na własnym boisku, to drużyna gospodarzy z reguły musi prowadzić grę i to umożliwia grę szybkim atakiem, czy też kontratakiem. Stąd też wydaje mi się, że takich wyników coraz częściej będzie więcej, bo do ataku pozycyjnego po prostu potrzeba więcej umiejętności i być może, chociaż nie, wydaje mi się, że Legia jest takim zespołem, który potrafi grać atakiem pozycyjnym i radzimy sobie z tym naprawdę dosyć dobrze, a to, że na przykład Lech nie strzela za dużo bramek i traci ich bardzo mało, właśnie o tym świadczy, że mając dobrą obronę można naprawdę dużo punktów zdobyć w naszej lidze. Niezależnie od tego, czy jak wygląda sytuacja w tabeli, to w Poznaniu, nie wiem, czy często Legia była faworytem, że tak powiem, bo to jest bardzo prestiżowy mecz zarówno dla jednej, jak i drugiej drużyny, chociaż wydaje mi się, że bardziej dla Lecha Poznań. W
wyniki przywożone z Poznania też nie świadczą o tym, żeby Legia miała być faworytem w takim spotkaniu, ale my na pewno nie czujemy się ani słabszą, ani gorszą drużyną od Lecha, wręcz odwrotnie, tak jak pan powiedział, to my jesteśmy liderem, to my zawsze strzelamy w każdym meczu bramkę i ja wierzę w to, że będzie podobnie w Poznaniu, bo chyba żadna z drużyn nie chciałaby zawieść kibiców, bo jeśli spotykamy się z takim zjawiskiem, gdzie będzie komplet publiczności na jednak dużym stadionie, jakim jest stadion Lecha Poznań, to szkoda by było po prostu zawieść tych kibiców, że nie byłoby bramek czy mało emocji. Kończewski, Telewizja Polska. Panie trenerze, biorąc pod uwagę wszystkie problemy Legii, wziąłby pan remis w Poznaniu w ciemno? No w ciemno nie, bo to jest slogan, wiadomo, ale żeby zremisować, trzeba go wygrać. Na pewno nie byłby to zły wynik. Nie byłby to zły wynik, bo wiemy, ile kosztuje wygrać na wyjeździe, obojętnie gdzie, obojętnie z jakim przeciwnikiem, chociaż ta ostatnia kolejka przeczy temu, co mówię, ale znowu tak często się nie zdarza, także jeśli miałby być remis, to niech on będzie bramkowy, jak będzie 3-3, to tym lepiej dla wszystkich. Trenerze, po tym meczu z Jagiellonią ufa pan nadal Marku Schullerowi. Wspominał pan o tym braku alternatyw w obronie, o tych indywidualnych błędach. Czy od zawodnika, który gra w reprezentacji swojego kraju, nie powinniśmy wymagać, żeby jednak tak prostych błędów w obronie nie popełnił? Nie no, zgadza się, ale jeśli przeanalizujemy te błędy właśnie w linii defensywnej, no to mało kto, że tak powiem, ratuje się przed taką analizą, bo praktycznie wszyscy mieli różnego rodzaju wpadki w różnych spotkaniach. Tylko że ten błąd Marko był zbyt ewidentny, wydaje mi się, w tym ostatnim meczu, bo to była bardzo, bardzo prosta piłka, chociaż ja nie chcę mówić o tym, że to tylko i wyłącznie wina Marko. To był jego błąd, owszem, ale był tam też, że tak powiem, palce maczał w tej sytuacji jak jest. I Duszen Kuciak również, jeśli chcemy pójść dalej, to Kuba Rzeźniczak też powinien podejść troszeczkę bliżej do Dżalamidze, który nie podniósłby tej piłki. W innych jest to łatwo stracić, ale faktem jest, tak jak pan powiedział, że jest to też jeden z reprezentantów kraju, w tym przypadku Słowenii, od którego musimy wymagać. I to jest rzeczą normalną, bo od kogo, jakby od kogo, ale właśnie od tych najbardziej doświadczonych zawodników, od tych, którzy grają w reprezentacjach, którzy powinni dawać przykład, przy których powinni się uczyć młodzi zawodnicy, no to od nich po prostu trzeba wymagać, bo nie może być inaczej, że to na przykład młodzież gdzieś bierze ciężar gry czy spotkania na swoje barki. Młodzież żyje do tego, aby pomagać, jak najwięcej dać siebie, ale tą odpowiedzialność na siebie muszą wziąć właśnie zawodnicy z największym doświadczeniem. Masz pomysł, co zrobiliśmy, żeby mecz w Poznaniu, albo inaczej, czy prestiż tego meczu w Poznaniu i to, jak ważny to jest przeciwnik dla Legii, a Legia dla Lecha wpłynie na drużynę w ten sposób, że nie zacznie tego meczu jak większość ligowych, czyli od straconego gola. Ale wiesz co, większość ligowych od straconego gola, ale większość tych ligowych była meczami wygranymi. No nie możemy się sugerować tylko i wyłącznie tym spotkaniem z Jagiellonią. Także gdybyśmy stracili bramkę i mecz wygrali, proszę bardzo, niech się dzieje coś od samego początku. To Lech gra na własnym boisku. Lech na pewno będzie musiał wziąć w swoje ręce inicjatywę w tym spotkaniu. Natomiast my jesteśmy taką drużyną, że my nie potrafimy się bronić, chyba że przeciwnik nas zepnie do defensywy i wtedy po prostu jesteśmy na własnej połowie, bronimy się, bo nie mamy innego wyjścia. Ale wtedy, kiedy jest taka możliwość, że możemy grać piłką, możemy grać do przodu, to my to będziemy robili zawsze, bo charakterystyka większości zawodników grających w środkowej linii czy w linii ataku, no jest taka, która ma tendencję do gry ofensywnej i
I czasami często jest utrzymać ich na wodzy, aby byli dobrze zorganizowani pod względem taktycznym po stracie piłki. I tutaj często mamy takie sytuacje, gdzie przeciwnik wykorzystuje to grając z kontrataku. Czy zgadzam się z większą stratą dla Legii? Brak Iniakiego czy brak Majka Zagorskiego? Wydaje mi się, że jednak mimo wszystko Marka Saganowskiego, bo w linii defensywnej no mamy kim zastąpić w przypadku kontuzji jednego czy drugiego zawodnika. Natomiast z przodu mamy Daniela Luboje, który wywiązuje się z tego zadania naprawdę dobrze, bo strzela bramki, chociaż wydaje mi się, że grając razem Marek z Lubo, ta siła ofensywna była o wiele większa. W przypadku, gdyby Daniel nie mógł grać, odpukać, miałby jakąś kontuzję czy coś, nie ma Marka, no to wtedy musimy rzeczywiście dość mocno improwizować. W tym przypadku no, i z Kucharczykiem, i z Kubą Koseckim. Dziękuję bardzo za przyjęcie na trening. Dziękuję. Wszystkich chętnych.